Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam widzom Telewizji Mazury serdeczne życzenia. Wszelkiego dobra, dużo zdrowia oraz pomyślności. Niech wiosenne święto Zmartwychwstania Chrystusa przyniesie Państwu wiele optymizmu. Radosnego Alleluja. Szanowni Państwo, życzę, by nadchodzące święta wielkanocne były pełne radosnej nadziei, jaką niesie Zmartwychwstanie Pańskie. Niech ten czas będzie przepełniony wzajemną życzliwością, miłością i prawdziwą bliskością. Na te święta i wszystkie dni roku życzę Państwu wewnętrznego spokoju, pogody ducha, wiary w ludzi, wiary w siebie i swoje możliwości. Niech budząca się do życia wiosna również w nas obudzi energię i optymizm. Stanie się inspiracją do stawiania przed sobą nowych celów i wyzwań. Wszystkiego dobrego. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę, by ten wyjątkowy czas przeżyć w radości, spokoju, w gronie rodziny i najbliższych. Niech Zmartwychwstały Pan napełnia nasze serca wiarą i podnosi na duchu. A zwycięstwo życia nad śmiercią, którego te święta są symbolem, niech będzie źródłem siły i nadziei. Szanowni mieszkańcy powiatu ostruckiego, w imieniu zarządu, jak i własnym, jako starosta ostrucki, chciałbym Państwu złożyć życzenia z okazji świąt wielkanocnych. Życzę zdrowia, nadziei i pogody ducha. Niech te święta, tak bardzo radosne dla nas wszystkich, przyczynią się do tego, że pojawi się na Państwa ustach uśmiech. Niech życzenia będą szczere i oddawały sens Waszego życia. Życzę miłych spotkań w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół. Niech ten wiosenny czas przyczyni się do zmian, które te zmiany będą lepsze i korzystniejsze dla Państwa życia. Z okazji Świąt Wielkanocnych w imieniu własnym Rady Miejskiej, burmistrza Nidzicy i wszystkich pracowników samorządu chciałbym życzyć Państwu zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, dużo wiosennego słońca, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie.